Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gierki Bloomstower Defense Battles. Ja jestem Safe Mode i tak, po długim czasie postanowiłem, że hej, trzeba to wreszcie rozpocząć ten temat. Gram sobie tutaj już chwileczkę, jak widzicie, stoczyłem 16 pojedynków. No dobra, stoczyłem koło 8 pojedynków, bo tak naprawdę wszystkie te pozostałe były jakby z poprzedniej tutaj jeszcze gry. Bo to konto kiedyś już tam założyłem dawno, dawno temu z myślą właśnie o serii, tylko że nie miałem po prostu ochoty wbijania tych rzutek na początku, bo to jest największy oczywiście problem. Tak samo możesz też sporo tej gierki nauczyć. Ale dobra, pytanie do was, czy w ogóle chcecie, żebym tą serię prowadził, nagrywał, czyli będzie tutaj szósteczka, będzie Battles, no i oczywiście będzie Dungeon Defender Awakened, bo ta seria oczywiście też będzie. Ale dobra, może przejdźmy najpierw do sedna, więc zostawcie łapeczkę, jeśli tą serię chcecie, żebym ją prowadził, a tymczasem przejdźmy do jakiegoś quick playa. Nie mamy jeszcze wszystkich tu oczywiście bohaterów odblokowanych, dlatego zajmę sobie na tym trybie Assault. Wiem, że to jest tryb taki bardzo, bardzo początkujący i każdemu z was, który jakimś cudem to jeszcze nie grał, polecam wam grać właśnie na tym trybie na początku. Tutaj nabijacie medali, nabijacie tutaj jak najbardziej wszystkie swoje rzutki tutaj właśnie nabijacie i spokojnie możecie sobie tutaj bardzo fajnie się jakby rozwinąć, zdobyć nowych bohaterów, zdobyć punkty na powersy, a dopiero później coś tam kombinować więcej, więc według mnie jak najbardziej warto. Dobra, zacznijmy tutaj tak standardowo, dosyć chyba z grapeshotem, tak na spokojnie. Jako że mamy tutaj statek, to statek mogę... Znaczy mam maksymalny tutaj jego tier, bo wszystkie moje pozostałe jednostki mają przeważnie tier 3 chyba. Tak, chyba wszyscy tutaj mają poziom 3 u mnie, więc jest to takie sobie, bym powiedział, bardzo, bardzo takie sobie. I ja gram bardzo eco, czyli wysyłam dużo jednostek. Na tych początkowych oczywiście gracze przeważnie mało kiedy coś wysyłają, więc to jest oczywiście normalna rzecz, no ale ja po prostu staram się jednak już grać w ten sposób, jak będę grał później. No chyba, że będę grał na farmach, to zobaczymy jeszcze, jak mówiłem, jestem newbem i tego się nie boję. Jestem newbem w tą gierkę. W gierce oczywiście Bloomstower Defense Battles, bo to jest bardziej wzorowane na piątce. A no, nie ukrywajmy, ja grałem dużo w szóstkę i tam bardziej czuję się pewniej, a nie w piątce, więc tutaj oczywiście też no jest ten cały ból i jest to duża to po prostu różnica i to jest całkowicie inna gra, raz wam mówię, całkowicie inna gra, inaczej tutaj się gra w innym stylu, to bardziej gramy z przeciwnikiem fizycznym, ta osoba istnieje, ona faktycznie tutaj gdzieś tam siedzi sobie na swoim komputerku i po prostu faktycznie z nami tutaj się aktualnie ona pojedynkuje, więc to jest bardzo ważna informacja, żebyście o tym oczywiście pamiętali, że to jest fizyczna gierka z kimś po prostu, który sobie tam gdzieś jest. Okej. Okay. Myślę, że jeszcze jeden tutaj statek będzie takim bardziej do takim bezpiecznym rozwiązaniem dla nas. No i lecimy dalej. Widać, że on uzyskał oczywiście tutaj suby, jako tą darmową jednostkę, bo ma ich rozwiniętych maksymalnie. To jest oczywiście dobra informacja dla niego i jak najbardziej spoko. Okej, okay. Ja już to widzę, że muszę się lecieć tutaj bronić, więc szybciutko dobudowujemy tutaj ninja małpkę i myślę, że ninja małpka z tym upgrade'ikiem spokojnie nam styknie na początku, nie musimy się tym aż bardzo oczywiście przejmować. Chyba tak mi się wydaje, przynajmniej. Chyba, że coś potrzebujemy tutaj jeszcze wykombinować, czy nie? Chyba niekoniecznie, coś musimy robić. Ja tutaj dorzucę ukrytą jednostkę. Tak, się nauczyłem ją tutaj kłaść i ona jest bardzo spoko. Ustawiam ją zawsze na strongi, widzi kamo, widzi pancerz, więc bije kamo pancerz. Więc to jest bardzo dobre, bo oczywiście kamo pancerz jest dosyć problematyczny. Dobra, jako że nabiłem tutaj, może leciutko za malutko, powiedzmy na minimum te 400 bym chciał mieć. Skoro to już nabiłem, to możemy teraz się skupić bardziej tutaj na defensywie. Przynajmniej takiej leciutkiej, jak się mówi, przynajmniej leciutkiej defensywie. Więc myślę, że postawienie tutaj takiej armatki wolno stojącej będzie spoko rozwiązaniem. Tym bardziej, że oczywiście spodziewamy się jakiegoś sporego ataku z jego strony. Ale na razie dobijmy tutaj 500. Myślę, że 500 przychodu będzie bardzo spoko. I od tego momentu będziemy mogli tutaj bardziej zacząć się skupiać na naszej obronie. No nie wiem, czekam na wasze rady oczywiście i tutaj tak, możecie mi spokojnie wszelkie rady pisać, bo tutaj wiem, że wy w większości będziecie bardziej doświadczeni ode mnie, więc ja będę się uczył de facto od was, jak to grać, jak tutaj po prostu rozwiązywać wszelkie problemy. To się nagrywa się bardzo, bardzo dobrze, więc dobijmy tutaj naszego ninja na wyższe poziomy. Tutaj muszę sobie jakieś bindy postawić, bo irytuje mnie tutaj po prostu klikanie fizyczne. Wiem, że to jest na klawiaturze, ale na klawiaturze się nie będę patrzył, coś tutaj wykombinuję jeszcze. Myślę, żeby troszeczkę mojego stream decka to jeszcze podpiąć, żeby tam móc sobie to wszystko ustawiać. Zobaczymy, co tak faktycznie będę robił, czy też niekoniecznie. Okej. Okay. Dobra, tutaj oczywiście nie boimy się żadnego
O, Lida? Lidu się zdecydowanie nie... Zdecydowanie nie boimy. Myślę, że posiadanie takiej armatki będzie jak najbardziej w porządku. To nam bardzo mocno oczywiście pomoże w naszej całej tutaj obronie. Jak mówiłem, leciutko teraz wszystko podbijamy do góry. Tak samo damy tutaj zaraz obronę większą pod Kamo. Czy wy widzicie w ogóle Kamo? Chyba oni Kamo nie widzą. Widzi Mac Kamo? Chyba, że helikopter jeszcze widzi Kamo. Bym zobaczył to. Czy helikopter zobaczy Kamo? Puszczając ceramiki. Dwie ceramiki, powiedzmy. Helikopter widzi Kam, ok. Dobra, więc to puszczone, zweryfikowane, jest w porządku oczywiście. Coś tam mu przejdzie? Coś mu przeszło nawet, wow. Powiem wam, że naprawdę jestem w szoku, że coś mi tutaj faktycznie przeszło, bo się tego nie spodziewałem, naprawdę się tego nie spodziewałem. Jako, że mam tutaj te oto, to mogę postawić oczywiście destroyerki. To jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre tutaj oczywiście rozwiązanie. I Moab, z tego co mi się wydaje, no nic mu nie zrobi, ale oczywiście go spróbujemy postawić, spróbujemy, co on coś tam wykombinował. Może to się uda, może to się nie uda, pewnie się nie uda, ale jak mówiłem, chcę go sprawdzić pierw. Więc na pewno sobie tutaj takiego destroyerka teraz strzelimy dla bezpieczeństwa, jak mówiłem. Dla bezpieczeństwa tutaj go strzelamy głównie. I on spokojnie tutaj będzie sporo oczywiście pomagał. O, czy to już będzie wygrana? Chyba nie. Nie, troszeczkę oczywiście troszeczkę mu to przeszło, ale to oczywiście nie było aż tak dużo, jakbym oczywiście chciał. Dobra, gdzie co, podbijmy sobie tutaj leciutko to. Zaraz przyjdzie nam tutaj oczywiście już stereo... BFB. O, BFB będzie bardzo mocny. Czy ja sobie z tobą poradzę? Okej. Okay. Dobra, okej, okay, czyli no ja sam swoją obronę mocno skopałem. Mówię, nie do końca jeszcze wiem, która jednostka przed czym się najlepiej broni, więc dlatego gram na tych filmach bardzo, bardzo łatwych, żeby po prostu się tego nauczyć. Więc teraz pewnie będę tutaj grał dosyć sporo, tak do 50 nawet gier. Będę grał sobie na tych trybach najłatwiejszych, albo też tych 5-10 medalikowych, żeby się po prostu uczyć gry. Uczyć się po prostu gry to jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj oczywiście, ja pokazuję tutaj mniej więcej jak to wygląda u mnie. Właśnie moich wieżyczek. Jak widzicie sami, poziom trzeci u mnie po prostu góruje. Poziom drugi mamy tutaj, trzeci na magu. Okej, to możemy też oczywiście rozwinąć. Jak widzicie sami, no naprawdę to wszystko jest na bardzo, bardzo niskim poziomie u mnie. Niestety, no to jest główny u mnie problem. To jest główny problem, że po prostu te poziomy są naprawdę bardzo, bardzo niskie. I muszę to po prostu kombinować. Muszę kombinować z tymi jednostkami, tak samo muszę bazować bardzo na tych jednostkach początkowych i też tutaj właśnie to wszystko od tego właśnie zależy. A tutaj z medalikami oczywiście, to nie jest jakiś wielki ból je tracić, prawda? Bo jak na tych początkowych będę grał bardziej chyba na początku, tak mi się wydaje zresztą. Ale no, zobaczymy. Jeśli ktoś z was w ogóle gra w Bloons i zobaczy mój nick, to wiecie, że to będę ja i że wiecie, że na pewno przegram. Tak to pewnie będzie wyglądało. I powiem wam jedno, gram przeważnie jedną taktyką. Jakoś się nie kombinuję z innymi, jakoś się nie czuję po prostu mocno z innymi taktykami. Spróbujmy zrilować to samolot. Samolotem się nie czuję w ogóle mocno. Całkowicie samolotem się nie czuję. No ale zobaczymy. Może to jakoś będzie miało rację bytu. Okej, okay, nie wysyłamy mu oczywiście żadnych wiadomości. I co? Stawiamy tutaj, prawda? Widzę, że to będzie w porządku. Tutaj widzicie, że oczywiście on poszedł tutaj w Sabika. No ja nie mam Sabika rozbudowanego. Nie wiem, czy on go ma rozbudowanego. Może go uzyskał po prostu teraz jako tą darmową jednostkę i dlatego właśnie postanowił postawić na niego. Ja tutaj po prostu poruszę teraz maksymalnie, ruszę z wielką taką chmarą jednostek. Jak on pójdzie, to ja zbuduję wtedy armatę i tak się po prostu będę przed tym bronił. Ale on chyba na razie nic nie rozbudowuje. Okej. Okay. Więc skupimy się, niech tutaj tego poleci dużo, ja oczywiście będę dzięki temu miał większy przychód, więc ten income mi tutaj się leciutko zwiększy, więc to jest bardzo dobre. Wiem oczywiście, szczerze z tymi nazwami, chociaż mogę ich dobrze nie rozumieć, ale wydaje mi się, że coś tam przynajmniej wiem odnośnie tej gierki. No oglądałem na YouTubie tych kilka filmów i tylko i wyłącznie to jest moja po prostu cała wiedza odnośnie tej całej gry. Okej, teraz przerwiemy już w tym momencie to. Dobra, podwójne shurikeny i to będzie już w porządku. Teraz strzelamy oczywiście kolejnych, jak najbardziej, i dobijamy do tych 400, przynajmniej chcę zawsze dobić, a później oczywiście będziemy już kombinowali, żeby to jakoś tutaj mniej więcej ustalić sobie. I zawsze chciałbym jednak trzymać tych pieniążków troszeczkę, żeby mógł w razie czego postawić tą armatę i się bronić.
Bo to jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, żeby jednak ta obrona jakaś tam oczywiście była gdzieś tutaj dostępna. Tak o, on tutaj jest, ale on nie widzi kamo. To jest ból jego, że on kamo po prostu nie ma możliwości widzenia. Wow! On ma farmę! Znaczy późno ją buduje, nie wiem, mam wrażenie, że bardzo późno ją buduje. Przeważnie się spotyka farmiarzy, którzy naprawdę się bardzo szybko budują. A tutaj naprawdę mega, mega późno on to robi. Dobra, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak samo mam tutaj oczywiście ten inkop do strzelenia. Pewnie by zaraz by tutaj używał. Kurczę, szkoda, bo to mnożysz razy 6 waszą rundę. W tym momencie da mi to 36 na bonus. No to nie jest oczywiście dużo, ale też nie jest to bardzo, bardzo mało, więc może jednak faktycznie to zaraz chwilę tutaj użyjemy. I przynajmniej coś tam tego przychodu będziemy tutaj mieli ekstra. Więc dobra, dajmy sobie ten cały inkop nasz. Zwiększmy go leciutko. Strzelmy armatę może jakoś już. Armatkę bym strzelił tutaj z tym upgrade'ikiem, z tymi rozpyskami pierw, bo to może nam się tutaj oczywiście przydać. I co? Jeszcze jedną ninja, dobijamy do tego wszystkiego. Spróbujmy może, ja bym go postawił tutaj, bo dzięki temu ta ninja będzie sięgała jeszcze tej ścieżki, więc w razie czego też mi on tutaj oczywiście pomoże w całej naszej tej obronie. I dobra, lecimy z koksem dalej. Oczywiście staramy się jak najwięcej mu wysyłać, wiem, że to za dużo mu to dzisiaj tutaj nie robi, ale tutaj nie chodzi o robienie. Jak widzicie, on idzie pod wioski, więc ja tym bardziej muszę się skupić właśnie teraz na zarabianiu. I to jest bardzo ważne dla mnie, żeby to zarabianie tutaj było jak najbardziej rozwinięte. Więc 600, spoko, jak najbardziej, chociaż oczywiście fajnie byłoby mieć jeszcze więcej, nie pamiętam co tutaj upgrade'y robiły. Tak, strzeliłem sobie ja, nie pamiętam co tutaj nam robiły, więc to jest troszeczkę słabe, nie ukrywam. Okej, okay, coś mu przelatuje, fajnie, bo zaraz on będzie tutaj coś pewnie próbował kombinować. Właśnie, widzicie, sprzedał wszystkie farmy, to jest w ogóle chore według mnie. I postawił ninja małpkę. Tylko jest jeden ból. Ta ninja małpka nie widzi, przecież tego, prawda? Czy widzi? Nie widzi, prawda? Próbujmy teraz to jakoś fajnie zrobić. Powiedzmy w ten sposób. Nie wiem, czy mi się to uda. Okej. Okay. Teraz pewnie coś on szczeli na to. Tak, szczelił sobie maga. Super. Bardzo, bardzo fajnie oczywiście. Dobra, okej. Okay. Szczelił tego maga, więc tutaj oczywiście ja już tutaj za dużo nie kombinuję, bo z nim oczywiście nie mam żadnych szans. Z nim oczywiście żadnych szans ja nie mam. Rozbuduję się teraz leciutko teraz ja odnośnie zarabiania. I myślę, że to będzie jak najbardziej w porządku. Szczelimy sobie jeszcze większy inkom. Jak najbardziej mi się oczywiście tutaj przyda. I co? Teraz przydałoby się oczywiście tutaj doszczelić więcej oczywiście jednostek naszych. Szykując się oczywiście na coś, co on będzie nam mocnego teraz puszczał, bo na pewno takie coś tutaj za momencik będzie. Więc chcemy się oczywiście na to teraz leciutko oczywiście też przygotować. Mamy maga ognistego, on jest bardzo dobry, będzie ciężko go przejść. Więc tylko i wyłącznie tutaj wchodzą w grę już sterowce. Nie widzi on tej ścieżki, więc sterowiec przejdzie przez całą długość, dopiero tutaj gdzieś on zostaje wykryty. Ale ma też ninja małpkę, czyli nie mam tak naprawdę szans w ogóle puszczając tutaj sterowca. I widzicie, że on ma w ogóle wow. Co to jest? Patrzcie się, on ma maksymalny poziom na ninja małpce. Jak już się wydaje, to bardzo ciężka gra. Naprawdę ta gra będzie bardzo ciężka. Dobra, więc myślę, że będziemy musieli to jakoś tutaj pokombinować z tym wszystkim. I na pewno potrzebuję jedną rzecz, która jest kopałem, bo jedna z tych małpek powinna pójść w ogóle w inną ścieżkę. Sprzedawać nie ma sensu chyba według mnie. A chyba zrobimy to w ten sposób, czyli znowu ukryta jednostka. Podstrągi. Okej. Okay. Dajmy może jeszcze ją w ten sposób. Dobra. Więc to mi załatwi wszelkie sprawy związane z kamopancerzem. I mam nadzieję, że to jakoś tutaj wybronię dzięki temu. Oby tak właśnie było, że uda mi się dzięki temu to wybronić. To nie powinno być żadnego problemu, żeby to obronić. Żadnego problemu tutaj nie powinno oczywiście być. I nawet teraz bym zrobił to w inny sposób. Po prostu postawił tutaj dużo tych jednostek w dół. I wszystkie po prostu zaczął teraz polepszać. I myślę, że spokojnie, co by on teraz nie puścił z tych sterowców, ja to spokojnie mu wybronię. Więc bardzo, bardzo dobrze. Podbijmy sobie ciutko inkom, tak do 1000 przynajmniej myślę, to będzie taka w porządku wartość. Taki 1000 jak najbardziej byłby on ok. I widzicie, blokuje go sam, bo wysyła mu jednostki jednocześnie jak on i on po prostu gubi się. Jego mag nie wie co ma bić i chyba będzie wygrana. Idealnie, o to chodziło. I widzicie, niby miał i maga trzeci tier, i miał Saba, i miał tego.
Nie ma to łatwo. Chociaż maga ja też mam chyba na trzeci tier, więc spokojnie. Spokojnie, jest w porządku. Ile minut? 15 minut? Okej, grajmy dalej. No wiem, oczywiście gramy na niższych mapach, ale ja też oczywiście jestem graczem słabym, więc uznaję, że to jest w porządku. Uznaję, że to jest po prostu w porządku. Jeden zwiększam chyba speeda moich balonów, z tego co pamiętam, a drugi zwiększam mój damage, moją szybkość chyba ataku. Tak, ja te umiejętności wybrałem, bo po prostu nie mam żadnych tej w ogóle rozwiniętych. Więc zostawiłem je i one sobie tutaj jakoś tam żyją swoim życiem. Mam nadzieję, że to jakoś spokojnie będzie sobie tutaj oczywiście radziło. Ale no wasze rady będą tutaj jak najbardziej mi potrzebne, więc no czekam na nie. Okej, to widzę, że wow, ale masz malutko tutaj medaliku. Ja mam troszeczkę więcej, no ale mówię. I te konto troszeczkę już ma czasu. Ja często tutaj po prostu zbierałem tylko że medaliki i tak po prostu wszystko tutaj nam się układało. Gram taką taktyką i tak naprawdę nie wiem, która taktyka byłaby lepsza na początku. No nie lubię tego statku, bo znowu mam z tyłu głowy to, że znowu przegram. Właśnie przez ten statek znowu przegram, bo będę się skupiał na statku, a jednak nie na ninja małpce. Jak zawsze ją buduję, chociaż statek chyba na początku jest i tak czy siak lepszy, żeby zbudować tylko ten statek z Greyprzotem i na tym oprzeć swoją początkową obronę. Chyba tak. Chyba tak czy siak skupię się na tym, żeby statek zrobił na naszą tutaj podstawową obronę. Postawmy go nawet po środku, żeby widział całutką mapę, dajmy mu Greyprzota. Niech on sobie tutaj solo na razie radzi. Też nie wiem, czy stawianie go na środku jest sensowne, może wy mi to napiszecie. Okej, mamy gracza, który chyba idzie pod farmę. Zdecydowanie. Nie! Pod to idziesz? Okej. Dobra, w porządku. Ciekawe, czy to jest dobre ułożenie, możecie mi napisać. W ten sposób powinno się układać, jak on to ułożył. Czy to jest po prostu, no jednak ułożenie po środku jest lepsze? Ciekawe, szczerze mówiąc. Które ułożenie jest lepsze w tym przypadku. I on też na mnie wysyła. Cały czas on na mnie wysyła, więc okej. Dwa statki on postawił. No dobra, to będzie przeciwnik chyba trudniejszy. Zdecydowanie będzie tutaj trudniejszy. Bardziej wymagający, ale zobaczymy, jak to rzeczywiście tutaj się potoczy wszystko. Na pewno on tutaj bardziej już na upgrade wydał, a ja więcej wysyłam mu jednostek. I pewnie on robi lepiej, po prostu ma lepszą obronę w tym momencie, a ja tak naprawdę swojej obrony prawie w ogóle nie mam. I to jest pewnie mega, mega teraz problem tutaj, że ja po prostu tej obrony prawie, że nie mam aktualnie tej zbudowanej. Okej, myślę, że postawienie tej ninja małki będzie jak najbardziej w porządku. Dobra, jedna wystarczy. No, jedna to jest chyba za mało, więc jeszcze drugą ninja małpkę też tutaj oczywiście dołożymy obok. I myślę, że dwie ninja małpki spokojnie sobie to już wybronią. Ale widzę, że on jest ciągle tutaj nieubłagany, będzie chyba ciągle tutaj atakował na mnie, więc w porządku, okej. Budujemy później oczywiście jeszcze tutaj armatkę i myślę, że to sobie jakoś tam będzie oczywiście radziło z tym wszystkim. No ale dobra. Kobry, wow! Mamy osobę pod kobry. Kobry to w ogóle jest wow, bo to jest 5000 do wydania. I to jest naprawdę mega, mega dużo, więc po prostu nie możemy mu teraz odpuszczać. W ogóle nie możemy teraz mu odpuszczać, chociaż wiem, że no kobry są ciężkie. Będzie mi bardzo ciężko z nimi grać, więc już ja wiem, że to już będzie bardzo ciężka gra dla mnie. Bo on co chwilę teraz będzie mi polepszał jednostki, więc już potrzebuję tak naprawdę, już bym potrzebował w tym momencie nawet. Zmieszczę gdzieś go tutaj. Okej, teraz tutaj rozbudowujemy pod strągi, żeby z tym już po prostu problemu nie będzie bić ten kamopancerz. Bo mówię, później będę miał z tym naprawdę ciężko, więc to już muszę w tym momencie tutaj zabezpieczyć. No bo mówię, później nie da się po prostu tego za bardzo tutaj wybronić. Hej, na razie kamo, znaczy lidu niego są nie, w ogóle nie bronione. Widzę, że tutaj ten przeciwnik będzie naprawdę mega, mega ciężki dla mnie. Okej, to jest bym w tym miejscu. Zróbmy to w ten sposób póki co. Żeby jednak tutaj on za bardzo nie poszalał, bo wiem, że on będzie musiał. Będzie chciał chyba pójść na mnie w kierunku. Rainbow Rush, tak? To będzie na pewno tutaj bardzo będzie chciał to zrobić i na pewno będzie chciał pójść w kamo. Więc zobaczymy, co z tego oczywiście wyniknie. Na razie spokojnie się tutaj trzymamy. I mówię, tych jednostek po prostu pod kamą będziemy potrzebowali dużo, więc tych ninja małpek potrzebujemy naprawdę olbrzymią ilość. Mam nadzieję, że tego się ogarnę, tak żeby tutaj klikać w niego. Mogę w niego klikać, tak żeby po prostu nie uruchamiać tutaj całego mechanizmu, więc w porządku. To jest jak najbardziej okej. Powiem wam, że no będzie bardzo ciężko właśnie przez to, że on ma kobrę. Będzie po prostu mega, mega ciężko.
Okej, okay, balon boost strzelił. Okej. Okay. Zróbmy na razie w ten sposób, żebym tutaj jakby miał już na czym się szykować, co mógłbym podbijać w razie czego oczywiście. Nie żebym już musiał wszystko tutaj oczywiście budować, tylko żebym po prostu miał w razie czego tutaj postawionych w różnych miejscach, żebym mógł to tutaj ładnie obcykać od razu. No i dobra, tego się trzymajmy, żeby tego się dało sobie oczywiście radę z tym wszystkim, bo będzie, wow, będzie po prostu bardzo ciężko z tym przeciwnikiem. Po prostu będzie mega, mega ciężko, żeby go tutaj jakoś wybronić. Okej, okay, ja już czuję, że po prostu to będzie dobra gierka. To będzie dobra gierka, zdecydowanie. Patrzcie, jak on tutaj się naszykował na to wszystko. Po prostu on się szykuje na, po prostu na grę do samego końca. Więc dobra, wiecie co? Bo ja muszę swój income tutaj mocno podbudować, bo ja wiem, że tutaj będę miał mega z tym problemy, więc lećmy z tym cały czas, po prostu cały czas tutaj mu puszczajmy coś i mam nadzieję, że sobie z tym jakoś tutaj oczywiście poradzimy. Zaraz poleci od niego pierwszy sterowiec, na pewno on poleci wręcz, jest tego wręcz pewny, że to jest sterowiec, on tutaj na mnie puszcza. Ja nie puszczę. Jednak skupię się tutaj, żeby jednak tutaj dać sobie radę bez niego. Sterowiec już w tym momencie leci na mnie. Mam nadzieję, że mój ukryty snajper mi tutaj troszeczkę z nim pomoże. Zobaczymy sobie zresztą już za momencik. No i zobaczymy, jak to tam tutaj się z nim potoczy, ta cała sprawa. Pięknie tutaj on rozpadł się i teraz co będzie z tym? Po prostu padł. On nie wie, co go tutaj rozwaliło, skąd ja tutaj mam ten damage. Jest super, jak najbardziej w porządku. Okej, okay, dobra. On nawet nie wie, że ja to nagrywam i się po prostu uczę w tym momencie tej gierki. I dobra, o to chodzi właśnie. Trzeba się uczyć właśnie w taki sposób. I powiem wam, że nawet dobrze, że trafiłem na takiego przeciwnika, z którym faktycznie mam mega, mega ciężko. Z nim jest faktycznie teraz mega, mega ciężko. Zauważyliście to pewnie. Nie ma on czym tego po prostu bić. Więc jak dla mnie, najlepszą sprawą byłoby mu puszczenie. Po pierwsze, to wszystko, że widzi kamo, widzi kamo. Puścić mu dużo tych i puścić mu troszeczkę tego. Bo jak widzicie sami, on nie widzi go. On tego nie widzi, po prostu. Pewnie dobuduje zaraz gdzieś. On to pewnie za chwilkę gdzieś dobuduje. No ale mówię, on to dopiero będzie budował. A on już w tym momencie to musi wręcz mieć. Nie zauważył. Nie zauważył tego, poważnie. On tego naprawdę nie zauważył. Super. Po prostu to było mega. Ta gierka była po prostu super ekstra, powiem wam. Mega, dobra, okej, spróbujmy jeszcze. Skoro mamy dobrą pasę. Dobra, raz przegraliśmy, ale to się ujecie, spokojnie. To jest normalna rzecz. Pamiętajcie, że ja będę przegrywał tutaj pewnie nie raz. Na razie, widzicie, moje statystyki są po prostu jakieś horrendalne. Jak mogę mieć takie tutaj wyniki? Ale pamiętajcie o tym, że ja się uczę. Gram na początkujących też graczy, więc tutaj oczywiście wszyscy są początkujący. Mam 16 do 3, więc no to jest dobry przelicznik. On też ma zresztą bardzo ładny tutaj przelicznik. Więc no jest dobrym pewnie też przeciwnikiem. Mapka? To dobra, spróbujmy. Powiem szczerze, że mapek nie znam, więc też... Darting to chyba jeszcze nie jest ten moment. On? No dobra, okej, już nie mamy za bardzo wyboru, więc musimy go wziąć. Po prostu musimy go wziąć. No dobra, jesteśmy tutaj. Powiedzmy tutaj się zbudujmy. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. On idzie w maga, więc bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście to jest bardzo dobra jednostka na początek. Ja i tak czy siak po prostu rozbudowuję ICO. Ja po prostu rozbudowuję ICO, więc na tym mi najbardziej zależy. Jeśli on zacznie wysyłać na mnie, to wtedy ja muszę zbudować w tym przypadku bomb shootera. Więc to będzie wręcz must have dla mnie, że muszę go po prostu tutaj dobudować. Na razie, jak widzicie, nie wysyłam mu aż tak dużo. Staram się jednak, żeby wysłać mu odpowiednią ilość do tego, co po prostu ja mam po prostu fundusze. Żeby ciągle szły jednostki, ale żeby mnie tutaj one nie rozwaliły do końca. Bo wiadomo, to nie o to chodzi. Żeby po prostu ja później miał problemy z obroną. Dobra, ale już chyba i tak czy siak czas, właśnie widzicie, on stawia tego coraz więcej, więc czas tutaj się rozbudować. Czyli w ten sposób i oczywiście dobudowanie tego też będzie według mnie dobrym wyjściem, bo to jest naprawdę też mega, mega mocne. No i dobra, w tym momencie z takimi tutaj atakami nie powinien być większego problemu. Myślę, że sam nasz ninja sobie tutaj powinien on poradzić. Dajmy tutaj w razie czego mu te podążanie. To wiem, że to jest takie średniawe, wręcz bym powiedział. No ale okej. Nic lepszego nie mam aktualnie tutaj do wyboru. Dopuśćmy tutaj więcej nocy, zaraz będzie runda szósta, więc polecimy tutaj oczywiście z zielonymi. Może pozbierajmy troszeczkę i teraz puśćmy masę zielonych, dajmy sobie jeszcze więcej kasy, więc większego tutaj naszego income'a, zwiększmy go. I właśnie, w których rundach najlepiej puszczać te zwiększenie pieniążków?
w rundzie szóstej już warto to puścić, czy dopiero czekać na rundę ósmą, dziesiątą i tak dalej, bo wiadomo, czym wyższa runda, tym więcej dostanę pieniążków. Z której rundzie to już najlepiej sobie strzelać? No właśnie, która runda jest tą już rundą, którą faktycznie powinniśmy po to wykorzystać i zarabiać jak najwięcej? No nie mam pojęcia tak naprawdę, która ta runda byłaby najlepsza. On bije, dobra, bije lidy, bo widzę, że te pioruny lecą. Ma kapelusz, ciekawe czy widzi kamo, to jest dobre pytanie oczywiście. Nie wiadomo, się pewnie tego nie dowiemy. Teraz chwileczkę poczekam, czy puści coś na mnie? Chyba nie puszcza, więc ja puszczę mu normalny rush. Ale też mając z tyłu głowę, że on może mnie zaatakować, więc zwiększę sobie po prostu income. W tym momencie ja się skupiam tylko na zwiększeniu income'a, czyli na zwiększeniu tutaj naszych pieniążków. Mogłem poczekać tą jedną sekundę tak naprawdę, żeby jeszcze więcej zarabiać. Dobra, wiecie co? Spoko. Jednak dajmy tu jakiś buścik sobie, bo to jednak, wiecie, za bardzo ryzykuję tutaj jednak. Już mamy tutaj kolejne jednostki. Strzelajmy znowu oczywiście, zbierajmy. I podejrzewam, że to jest gracz tych naprawdę początkujących, bo zresztą patrzcie na jego nick, Player. Jest gracz po prostu początkujący, dopiero co rozpoczął gierkę, więc też tutaj, no tak by z tego to dzisiaj wynikało, ale oczywiście jeszcze może być spokojnie on pokonać, więc to nie jest tak, że wiecie, skoro to jest początkujący gracz, to ja to po prostu wygram, no tak po prostu nie jest. Niestety, ale tak to nie działa, tak to niestety nie działa. Która to jest strona? To jest chyba po stronie jego, żeby zboostować moje balony, a to chyba boostuje moje małpki, tak? Prawda? Bo to chyba wnioskuję po tym właśnie, że to jest balonik, to jest małpka. Okej, okay. Jak mówiłem, tak samo jak i poprzednio, stawiam tajniaka, po prostu lubię go, po prostu go uwielbiam, uwielbiam tego snajpera, bo ja mam, że jest po prostu the best. Jest to tam z tyłu ustawiony, nikt go nie widzi i nikt nie wie, że ja po prostu to jestem w stanie po prostu rozwalić i po prostu wysyłają na mnie coś, co ja i tak się widzę. To jest mega, po prostu to jest super sprawa. Okej, okay, mamy już do 800. Jeszcze nie mamy sterowce runda 18. Sterowce runda 18. Czy do 1000 dobije? To chyba jest przesada, prawda? Myślę, że 900 to już jest bardzo dużo. A ja nie mam w ogóle jednostek do obrony, więc teraz poczekamy chwilę. I zacznę tutaj się szykować, jakby on zaczął nabierać chęci wysłania czegoś na mnie. Zróbmy to w taki sposób, póki co. Dobijmy tutaj wszystkiego do poziomu tego drugiego. No i dobra, myślę, że w taki sposób już czuję się w miarę bezpiecznie. Tych małpek doszło bardzo dużo, więc myślę, że nawet jeśli chciałby puścić na mnie teraz on sterowiec, mam nadzieję, że tego nie zrobi oczywiście, to powinienem go jakoś tutaj wybronić. Oby tak właśnie było, tak jak ja mówię, że faktycznie go tutaj wybronię. Bo jeśli nie, to będzie bardzo, bardzo ciężko. Chociaż może ja puszczę mu sterowiec, niech się pobawi chłopczyk. Dobra, puśćmy mu ten sterowiec. No dobra, zobaczymy co z tego wyniknie. Czy on to jest puści na mnie, czy też niekoniecznie. I muszę pamiętać, że mamy jeszcze te upgrade'y. Czemu ja tego nie użyłem ostatnio zresztą? Zresztą mogę przecież użyć. Też mogłem to użyć. Ale zapomniałem, całkowicie o tym zapomniałem. No i dobra. Jak to będzie? Dobra, on się rozbił, w porządku, ale chyba i tak się sprawi mu leciutkie problemy, prawda? No chyba tak. Nawet bardzo mocno bym powiedział. No w porządku, o to chodziło nam. No i chyba w tym momencie ja rozbudowuję naszego snajpera tajniaka z tyłu schowanego, żeby on mógł nam pomagać w naszej tutaj całej obronie, więc udajemy mu speeda i dajemy mu oczywiście tutaj większą ilość warstw do rozwalania, chyba 7 warstw w tym momencie on bije, więc wow, po prostu mega, mega on jest teraz dobry, więc każdy tutaj lead co leci, po prostu on go sam solo wybroni. Okej, okay, to tutaj na razie zostawmy. Myślę, że puszczenie mu BFB będzie dobrym wyjściem. Naprawdę on chyba pewnie to samo robi teraz dla mnie, takie mam wrażenie. Chociaż no, zobaczymy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Będzie? Wejdzie w to? Wejdzie w to! Nie wiem, co to mu daje, ale niech to będzie w porządku. Okej, okay. Baw się teraz. Po prostu się ubaw teraz z nim. Dobra, ja tutaj w razie czego oczywiście też się szykuję, jakby on chciał coś puścić na mnie również. Okej, okay, puścił tutaj upgrade'ik. Spokojnie to powinien chyba wybronić. Czy nie? No powiem wam, że ciężko mu to idzie. Bo idzie mu to naprawdę bardzo ciężko. Daję mu to jeszcze z jeden sterowiec tak do zabawy. W razie W. Dobra, w porządku. Udało się. Powiem wam, że dobry przelicz. Czyli chyba zdobyliśmy dzisiaj 4 do 1. Nice. Bardzo, bardzo fajnie. Maybe later, okej. Okay. Dobra.
porządku. 220 żółtek zdobytych. No wiadomo, tych medalików będę zdobywał bardzo, bardzo wolno. Ja o tym dobrze wiem, że tu jeszcze sporo gry przede mną. No ale chcę po prostu wreszcie do tej gierki wejść i się tutaj troszkę pobawić. I no od razu mówię, że będę grał bardzo dużo na tych właśnie mapkach podstawowych, to jest w tych trybach podstawowych, że po prostu nabiję sobie cokolwiek. Mówię, muszę tą gierkę ogarnąć. Po prostu muszę, już tak długo na to czekam. Czekałem ciągle, że wyjdzie jednak tutaj Blues Tower Defense Battles 2, ale to chyba się nie zapowiada w ogóle. Moje umiejętności są właśnie takie, które sobie tutaj wybrałem. Czyli tutaj mamy zwiększenie speeda o 30%. Jak mówiłem, 6 razy runda, którą mamy aktualnie. No i tutaj mamy 15%. A jego ataki. Dobra, czyli nie mam nic, co mnie boostuje. Okej, dobra. Tak akurat tutaj po prostu klikłem, więc w porządku. Dobrze to oczywiście wiedzieć. Nie może nic sprzedać. Wszystko ma 50%. Mniejszy income ma o wiele mniejszy. Okej, dobra. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie rozwijać się. Na razie z tymi grami zobaczymy po prostu, czy będę coś tutaj modyfikował, czy też nie. Napiszcie, jakie według was są najlepsze, tak samo powers, jakie warto byłoby używać. A może masz też jakieś setupy, które też warto, żebym ja je potestował u siebie i zobaczył, czy będzie mi się dobrze z nimi grało. Ale dobra, w tym momencie dziękuję za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Blue Star Defense Battle. Na razie, hej, pa!